Projekt jest inicjatywy pana Gwidona Lewandowskiego, lokalnego działacza. Jeżeli chodzi o sam budżet obywatelski, to również promujemy samą inicjatywę, ponieważ jest to ciekawa możliwość jakby zadecydowania, realnego zadecydowania o tym, w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać. Sam pomysł Gryfy Jesiodr w akcji to pomysł związany z cyklem 10 rzeźb aktywnie promujących miasto, przedstawiających Gryfa Jesiodra, czyli postacie z herbu Szczecinka, w groteskowych scenkach, odlanych w brązie, czyli w materiale, który uniemożliwia łatwe zniszczenie takich rzeźb, a w wysokości do 60 cm, czyli mniej więcej ponad moje kolano. Jest to pomysł związany, znaczy bardzo popularny dzisiaj, ponieważ chociażby we Wrocławiu, myślę, że znaczna część widzów kojarzy wrocławskie krasnale. Są to krasnale, które można zbierać w aplikacji na telefon i aktywnie promują miasto Wrocław. Wydaje mi się, że Szczecinek zasługuje na to, żeby miał swoje rzeźby, które mogłyby również składać się na cykl spacerowy, czyli można by było podróżować miastem, które można bez problemu zwiedzić na piechotę i taki cykl byłby na pewno zachęcający do tego. A przede wszystkim cieszyłby oko i dotyczyłby wszystkich mieszkańców. Między innymi byłby to tutaj plaża przy zamku chociażby, ale także Osir, czyli basen. Łatwo sobie wyobrazić Jesiodra w scence, na przykład w czepku pływackim, ponieważ tak jak wspomniałem, scenki byłyby groteskowe. Byłby to urząd miasta. Innymi słowy, byłyby to miejsca, które można by było łatwo zwiedzić na piechotę. Zachęcając do głosowania, przypomnę tylko, że zasady są takie, że może zagłosować każdy mieszkaniec Szczecinka, a także dzieci. W imieniu dzieci będą głosowali również opiekunowie prawni. Jest to projekt numer 11, dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wejść na stronę i zagłosować. Bardzo prosta to czynność i bardzo do tego zachęcamy.